Magazyn ekonomiczny. Przed mikrofonem Beata Janowska. Dzisiaj o tym, czy sytuacja kryzysowa związana z epidemią koronawirusa dotknęła także firmy inwestujące w łódzkiej specjalnej strefie ekonomicznej. Spółka EUSSS wystosowała do przedsiębiorstw ankietę, z której wynika, że teraz nie jest źle, mówi prezes zarządu Marek Michalik. Sądziliśmy, że będzie po prostu bardzo zła sytuacja i wiele tych firm stanie, ale wszystko się zmieniło, trzeba powiedzieć, po tej pierwszej i drugiej tarczy antykryzysowej, która też objęła szerzej także i duże firmy. I w zasadzie po wprowadzeniu drugiej tarczy antykryzysowej mamy tylko same takie informacje lepsze, to znaczy, że niektóre firmy wracają do działalności. Na początku część firm z AGD wstrzymała działalność, ale właściwie w tej chwili to już wszystkie zaczęły działać. Niektóre firmy duże, na przykład Ceramika Tubondzin albo firma Mileań, przez moment nie zatrzymały swojej produkcji. W ostatnich dniach dostaliśmy informację, że także Wielton wraca do pracy, więc to są bardzo pozytywne sygnały, że gospodarka wraca na właściwe tory, że zakłady wracają na właściwe tory. Te firmy, które są w strefie, to są firmy w większości produkcyjne i ich koronawirus dotknął w najmniejszym stopniu. Z jakich rozwiązań tarczy antykryzysowej najchętniej korzystają firmy inwestujące w łódzkiej strefie? Te, które dotyczą ZUS-u, ale także tego postojowego, ekonomicznego, także odroczenia w podatku dochodowym. Mniejsze firmy bardzo chętnie zawieszają też raty leasingowe, bo niektóre miały też taki leasing. Oczywiście mają te firmy i duże i małe swoje różnego rodzaju postulaty. Na przykład chciano by, żeby właściwie wszyscy zostali objęci tym zwolnieniem z ZUS-u, żeby na przykład także były na okres pandemii zwolnienia z VAT-u, ale no wszystkiego oczywiście się nie da, bo państwo musi normalnie funkcjonować i nadal zbierać podatki. W ankiecie pytano też o przeprowadzone lub planowane zwolnienia pracowników. Na 60 podmiotów, 6 podmiotów zadeklarowało, że dokonało zwolnień, a 11 podmiotów, że tych samych podmiotów, 11, czyli 6 plus 5, zadeklarowało, że w przyszłości być może będzie musiało zrobić jakieś redukcje. Zarówno spółka Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, jak i działające w strefie przedsiębiorstwa znane są ze swojej działalności w sferze odpowiedzialnego biznesu. Obecnie także podejmowane są takie działania. Prezes Marek Michalik mówi, że spółka wspiera domy pomocy społecznej czy szpitale. Chodzi o zaopatrzenie w środki ochrony osobistej. Także inwestorzy przyczyniają się do walki z koronawirusem poprzez darowizny, rzeczowe lub finansowe. A ponadto? Od razu pozyskaliśmy szereg firm, które chciały się stać partnerami naszymi, kiedy uruchomiliśmy strefę wsparcia. To jest specjalny portal dla przedsiębiorców, gdzie odbywają się webinaria, gdzie odbywają się spotkania. Jest bardzo dużo informacji na temat tarczy antykryzysowej, tarczy finansowej, także opinii gospodarczych naszych prawników, podatkowców, którzy są naszymi partnerami. Po informacje na tę stronę mogą zaglądać oczywiście wszyscy przedsiębiorcy, nie tylko strefowi, a jej adres wsparcie.sse.łódź.pl.